Staś Kostka urodził się dawno temu w Rostkowie. Popatrzcie, to było tak. Staś Kostka urodził się w Rostkowie. Jego tato był bogatym kasztelanem zakroczymskim. Stanisław i jego rodzeństwo nie chodzili do szkoły, ale nauczyciele udzielali im prywatnych lekcji. Stasio był bardzo wrażliwym chłopcem. Wszyscy wiedzieli, że przy nim nie wolno przeklinać i opowiadać strasznych scen, bo zdarzało się, że w takich sytuacjach tracił przytomność. Gdy miał 14 lat, rodzice wysłali go razem ze starszym bratem i nauczycielem do słynnej jezuickiej szkoły w Wiedniu. Początkowo nauka nie szła mu najlepiej, ale dzięki swojej pracowitości i systematyczności w trzecim roku należał już do najlepszych uczniów. Znany był również wśród kolegów z wielkiej pobożności. Gdy ciężko zachorował i właściciel domu nie pozwolił, aby przyszedł do niego ksiądz z Panem Jezusem, tak gorąco się modlił, że święta Barbara, patronka dobrej śmierci, przyniosła mu komunię świętą. Innym razem ukazała mu się Matka Najświętsza, która podała mu dzieciątko Jezus i obiecała, że wkrótce wyzdrowieje. Po powrocie do zdrowia Stanisław jeszcze więcej się modlił, podejmował różne uczynki pokutne i myślał o wstąpieniu do zakonu. Niestety, ojciec marzył o wielkiej karierze syna i kategorycznie sprzeciwiał się jego planom. Gdy Stanisław dowiedział się, że tylko generał zakonu może zdecydować o jego przyjęciu do klasztoru bez zgody rodziców, postanowił udać się pieszo do Rzymu. Wśród kandydatów do zakonu Stanisław wyróżniał się pobożnością i gorliwością w wypełnianiu najprostszych prac. Gdy złożył pierwsze śluby, wiedząc jak słabego jest zdrowia, napisał list do Matki Najświętszej z prośbą, aby umarł w święto wniebowzięcia. Tak się też stało, a przełożeni zakonni i koledzy, którzy byli przy jego śmierci, od razu uważali go za świętego. Został pochowany w Rzymie, w kościele świętego Andrzeja na Kwirynale. Do dziś wielu ludzi tam przybywa, aby modlić się przy jego grobie. Lubił się też tam modlić święty Jan Paweł II, jeszcze jako student.